kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj będzie to filmik zupełnie niekosmetyczny. Dzisiaj chcę Wam pokazać moją kolekcję srebrnej biżuterii, którą zakupiłam za naprawdę niewielkie pieniądze. Wszystko to kupiłam tutaj na eBay i wszystko to pochodzi z Chin lub z Hongkongu. Słuchajcie, tak naprawdę pomysł na ten filmik miałam już od jakiegoś czasu, ale zachęciła mnie do tego jedna z Was. Serdecznie Cię pozdrawiam przy okazji. Jedna z Was, która właśnie skomentowała jeden z moich filmów, pytając o moje kolczyki. Dlatego właśnie postanowiłam Wam to wszystko dzisiaj pokazać. Wszystkie te elementy biżuterii, tak jak mówiłam, kupiłam na eBay za niewielkie pieniądze i wszystko to jest biżuteria srebrna. Oczywiście no można powiedzieć, że z Chin czy z Hongkongu kupujemy jakiekolwiek rzeczy, to zawsze jest ryzyko podróbki, bo tam można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze podróbki chyba każdej jednej rzeczy. I tak samo ta próba, tutaj na wszystkich tych elementach jest wytłoczona próba 925, czyli jest to taka najbardziej pospolita próba srebra. Oczywiście można by nie wierzyć w to, że jest to autentyczne i ja tak samo na początku bardzo sceptycznie do tego podchodziłam, ale stwierdziłam, że zaryzykuję. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą próbę 925, no wiadomo, że ona oznacza, że ile mamy srebra w srebrze. Wiadomo, że zawsze w tej biżuterii srebrnej jest domieszka jakichś tam innych metali i właśnie to od tego zależy, jakie to są metale, ile ich tam jest i na tej podstawie określa się jakość tej biżuterii. I ja muszę powiedzieć, że przekonałam się, że mimo wszystko musi to być biżuteria srebrna, dlatego że ona się zachowuje tak jak właśnie srebrna biżuteria, to znaczy ona oczywiście ciemnieje, ale można ją wyczyścić i na tym, między innymi po tym można poznać autentyczność tego metalu, dlatego że jeżeli kupujemy biżuterię jakąś tam innego pochodzenia, jakieś tam zwykłe druciki, to jeżeli one ściemnieją czy w jakikolwiek inny sposób się zniszczą, już tego nie możemy doczyścić. Ja swoją biżuterię czyszczę tak naprawdę z reguły pastą do zębów. Jeżeli o tym nie wiecie, nie próbowałyście, to polecam Wam spróbować. Dla mnie to jest najlepszy sposób czyszczenia biżuterii. I tak jak mówię, tą biżuterię, którą ja tutaj mam, ją można doczyścić. Nie wszystko ciemnieje, tylko niektóre sztuki ciemnieją i wówczas ja ją właśnie czyszczę i ona jest znowu jak nowa. Drugim takim moim sprawdzianem, czy jest to biżuteria srebrna, czy nie, to są po prostu moje uszy. Ja za każdym razem, kiedy założę jakiekolwiek inne kolczyki, takie wiecie, z jakichś tam innych metali, drucików, to moje uszy na to bardzo mocno reagują, od razu zaczynają być czerwone, swędzić, czasami nawet wręcz krwawić. Także ja nie mogę niestety nosić żadnej takiej innej biżuterii jakiegoś tam pochodzenia dziwnego, tylko jedynie mogę nosić srebro i złoto. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o to wszystko, co Wam dzisiaj chcę pokazać, to tak jak mówię, kupione za naprawdę niewielkie pieniądze. I powiem tak, najdroższa rzecz, jaką tutaj mam, kosztowała 3 funty. I to są takie bransoletki. Mam ich tutaj 3, zaraz Wam je wszystkie pokażę. I to jest najdroższa rzecz, natomiast najtańsza, jaką kupiłam, kosztowała 11 pensów. I to jest taki łańcuszek, taki 3 w jednym. Niektóre rzeczy na eBay, jak kupuję, to mają już określoną cenę. Z reguły to jest gdzieś koło funta, funta 20, funta 50. Niekiedy są to aukcje, które zaczynają się od 1 pensa. Ja właśnie ten łańcuszek zabidowałam na funta, a aukcja skończyła się na 11 pensach. Słuchajcie, nie mam pojęcia, jak to działa, jakim sposobem komuś opłaca się wysyłać z Chin do Anglii cokolwiek za 11 pensów, bo mówię tutaj o tym, że ta przesyłka jest z reguły za darmo. Nie mam pojęcia, jak to działa, nie mam pojęcia, jak się to może komuś opłacać. No niemniej jednak takie oferty na eBay znajduję i z nich korzystam. Muszę Wam powiedzieć, że ten mój nauk kupowania tej biżuterii trwa już mniej więcej od 2 lat. Także wiele z tej biżuterii, którą Wam tutaj dzisiaj pokażę, mam już właśnie od 2 lat i absolutnie nic się z nią nie dzieje. I powiem tak, może Wam pokażę, co tutaj mam. Zacznę może od kolczyków. Słuchajcie, kolczyki to jest taki element biżuterii, który ja noszę praktycznie codziennie. Inaczej się sprawam z jakimikolwiek łańcuszkami czy bransoletkami, tego na co dzień nie ubieram, bo jakoś mi to denerwuje, zawsze mi to przeszkadza, ale kolczyki ubieram zawsze. I mam tutaj kilka sztuk właśnie kolczyków. Najczęściej noszę te takie witrażyki, na pewno je nieraz widziałyście u mnie na filmikach. I te kolczyki noszę najczęściej, dlatego że one są po prostu bardzo bardzo wygodne, są lekkie, są takie w miarę duże, to znaczy duże. Właśnie taka wielkość kolczyków mi zawsze najbardziej odpowiada, żeby nie były zbyt małe, ale też żeby nie przeszkadzały. Także te noszę najczęściej. Inne, po które sięgam też bardzo często, to są takie spiralki, takie podwójne. Następnie te, o które pytała się jedna z Was, to są takie kuleczki zawieszone. One mają tutaj, ta kulka jest takiego tłoczonego srebra, dlatego one się tak fajnie błyszczą. Dalej, słuchajcie, mam takie kolczyki, takie listki. One bardzo ładnie, delikatnie wyglądają. Kiedy je zobaczyłam po raz pierwszy, pomyślałam sobie, że to są bardzo delikatne kolczyki i na pewno te listki bardzo szybko pogubię, ale jak widać nic się zupełnie z nimi nie dzieje, także one też bardzo się elegancko prezentują. Dalej mam kółka i to są takie mniej więcej tej wielkości kółeczka. Bardzo mi się podoba tutaj to zapięcie, ono jest takie otwierane. To jest bardzo wygodne, dlatego że często kółka są takie, wiecie, wciskane w tą końcówkę i przez to musimy te kółka zawsze rozwinąć i one bardzo szybko tracą swój kształt, a te mają właśnie takie zapięcie. One z daleka wyglądają, jakby miały takie kryształki, natomiast tu kryształków żadnych nie ma, one po prostu mają takie tłoczenia, dzięki temu bardzo ładnie odbijają światło. I jeszcze jedne mam takie kółka, takie bardziej hardkorowe, one już są takie duże, bardzo błyszczące, takie... No bardziej takie już na wyjście, bardziej takie, wiecie, zdecydowana biżuteria, większa. Także ja bardzo lubię takie właśnie wiszące kolczyki, ale mam również inne, takie na wkręty. I to są takie dwie... Nie mogę to pokazać. I to są takie jakby... To są takie jakby różyczki. One też bardzo elegancko, one są takie nieduże, bardzo elegancko wyglądają na uchu. I to by było na tyle na razie, jeśli chodzi o kolczyki. Dalej moim dosyć pokaźnym zbiorem to są bransoletki. Bardzo lubię, przepraszam, nosić właśnie bransoletki. I mam trzy takie bransoletki, te, które Wam już pokazywałam na początku. Jedna w kolorze czarnym, jedna taka... przezroczysta i jedna zielona. Słuchajcie, to są takie podróbki Pandory. Tutaj w ogóle nawet na tym zapięciu jest wytłuczony napis Pandory, co mnie osobiście trochę denerwuje, bo nie lubię takich rzeczy. Nie lubię podróbek w tym sensie, że no, albo mam Pandorę, albo jej nie mam. Nie lubię udawać, że mam. Także niestety ten napis tutaj jest. On jest bardzo delikatny, niewidoczny, także aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, ale mogłoby tego nie być. Także to jest taka bransoletka z tymi takimi zawieszkami. Tutaj jest taka sama w kolorze czarnym. Bardzo ładne są te bransoletki. One są, nie noszę ich zbyt często, ponieważ są dla mnie niewygodne. One są dosyć duże i dosyć ciężkie. Tutaj mam taką całą w kolorze srebrnym. Bardzo mi się te bransoletki właśnie podobają, bardzo efektownie wyglądają na ręku, ale tak jak mówię, są troszeczkę dla mnie niewygodne. Może dlatego, że ja niezbyt często noszę i jakoś nie mogę się do nich przyzwyczaić. Bransoletkę, którą lubię chyba najbardziej, to jest taki łańcuszek z kwiatkami. Bardzo ładnie wytłuczone, te kwiatki są takie wypełnione jakimś takim ala perłą, jakąś taką, wiecie, jakimś takim tworzywem. Bardzo delikatna jest ta bransoletka, bardzo lekka i również bardzo ładnie wygląda na ręku. I druga to jest taka, tą właściwie dostałam od mojej siostry, bo moja siostra też wpadła w nauk kupowania. I kiedyś zobaczyłam ją u niej na ręku, mówię, Jezu, jaka ładna bransoletka, ona mówi, weź sobie, bo kupiłam 5 i wcale się jej nie dziwię. Słuchajcie, bardzo fajna. Podoba mi się to, że jest jakby dużo na ręku, ale mimo wszystko ona jest bardzo lekka, delikatna i przez to bardzo wygodna. Dalej mam taką bransoletkę, troszeczkę powiedziałabym bardziej w młodzieżowym stylu. To jest taka bransoletka z takimi zawieszkami. Nie wiem, jak mam to pokazywać. Z takimi zawieszkami. Tutaj mamy jakieś kostki, jakieś pierścionki i tak dalej. Także bardziej taki młodzieżowy styl, również bardzo często ją noszę, bardzo mi się ona podoba. I dalej mam dwie takie bransoletki zupełnie z takiego łańcuszka. Jeden to jest taki wężowy łańcuszek, a jeden to jest taki skręcony. Także również często je noszę, bo są bardzo wygodne, zupełnie jakby niewyczuwalne na dłoni. I dalej mam tutaj dosłownie kilka sztuk na szyję ozdób, czyli to jest ten właśnie łańcuszek, który kupiłam za 11 pensów. On jest taki potrójny. Jak widzicie, to naprawdę się wszystko bardzo ładnie błyszczy i nic się z tym nie dzieje. Również te zapięcia wszystkie są takie standardowe i też jak dotąd mi się jeszcze nic nie popsuło. Dalej mam też łańcuszek, który bardzo często noszę. Czy to jest, nie wiem, czy to można zakwalifikować jako choker. To jest taki, wiecie, zakładany jeden przez drugi i on jest taki bardzo tutaj blisko do szyi. Także pasuje mi do większości ubrań i to jest taki łańcuszek z serduszkami. I dalej mam łańcuszek po prostu z takim wisiorkiem w kształcie ważki. Bardzo mi się ta ważka podoba, ona ma takie kryształki w sobie, jest dosyć solidna, muszę powiedzieć, że jest taka dosyć ciężka i dosyć gruba, także bardzo solidny kawałek biżuterii. Również ten łańcuszek ma tutaj bardzo takie solidne zapięcie i tak samo jak dotąd w ogóle nic się z nim nie działo, nie zczerniał. I również mam taki prosty łańcuszek, ja go kupiłam chyba razem z tą bransoletką kręconą, tylko że on jest troszeczkę cieńszy niż ta bransoletka. To jest zwykły łańcuszek, też taki kręcony. Także on też bardzo ładnie odbija światło, ładnie się błyszczy i też jest bardzo solidny. To zapięcie tutaj jak dotąd się nie popsuło i ten łańcuszek też mi nie zczerniał. I dalej mam jeszcze taki komplet, który bardzo rzadko noszę, ponieważ on jest taki dosyć duży i dla mnie, moim zdaniem to jest taka biżuteria raczej na wyjście. Trochę mi się to tutaj poplątało, zaraz Wam to pokażę. I to jest komplet takiego łańcuszka z wisiorem i do tego są kolczyki. To jest takie dosyć spore dwa kółeczka i ten łańcuszek też jest taki potrójny. Wszystko jest naprawdę bardzo ładne, bardzo błyszczące i tak samo ładnie się prezentuje, ale jest to dosyć spore i dlatego moim zdaniem jest to właśnie raczej taka biżuteria na jakieś większe wyjście. Do tego są takie kolczyki z takich potrójnych kółek, one też są dosyć spore. Same kolczyki mogłabym nawet nosić na co dzień, ale trochę mnie denerwuje to, że one tak dzwonią, dlatego nie chodziłabym w tym na co dzień, bo by mnie to strasznie denerwowało. Ale bardzo ładnie to się razem prezentuje, także to kupiłam jako komplet i to też kosztowało chyba prawie 3 funty. Słuchajcie, tak jak mówię, na tym wszystkim jest, ja nie jestem w stanie Wam tego pokazać, ale na każdej jednej sztuce jest wytłuczona ta próba 925. No tak jak mówię, można tej próbie wierzyć bądź nie, ale naprawdę nic się jak dotąd z tą biżuterią nie dzieje i tak samo, tak jak mówiłam, moje uszy w żaden sposób na to nie reagują, także z tych wszystkich rzeczy, które Wam tutaj pokazałam, jestem bardzo zadowolona. No ale żeby nie było tak pięknie, tak słodko i tak łatwo, to oczywiście zdarzyło mi się, że się kilka razy nacięłam. To dlatego, że no nie zawsze ta biżuteria wygląda w rzeczywistości tak, jak wygląda na zdjęciu i też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ona się będzie dalej zachowywać. Słuchajcie, tutaj mam na przykład taki komplet biżuterii, to jest taki łańcuch i bransoletka. Kiedyś mi się bardzo podobały takie ciężkie łańcuchy, nadal mi się to podoba, powiedzmy, od czasu do czasu. I to jest taka bransoletka zapinana na taki tutaj haczyk i do tego jest również taki sporej wielkości właśnie łańcuch. I tak samo zapinany na taką skówkę. I dlaczego mówię, że ja się na to nacięłam? Tutaj również jest niby wytłoczona próba 925, ale to w ogóle w dotyku nie sprawia wrażenia dobrej jakości srebra. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Jest to za lekkie, jak na taką wielkość. Mało tego, ściemniało to, jest jakieś dziwne w dotyku i nie jestem w stanie tego wyczyścić. Nie wiem, czy to widać na zdjęciu, na kamerze, ale to się tak nie błyszczy, jak ta pozostała biżuteria. To jest takie zupełnie ściemniało i w żaden sposób nie mogę tego doczyścić. Także to jest taki zakup nieszczególnie udany. Dalej, słuchajcie, mam kilka sztuk takich malutkich kolczyków. Pomyślałam sobie, że fajnie by było mieć coś takiego małego, takiego na co dzień, co by mi zupełnie w niczym nie przeszkadzało. I kupiłam tutaj, nie jestem w stanie Wam wszystkich pokazać, ale chyba 3 lub 4 pary takich malutkich kolczyków na wkręty. I one w ogóle na zdjęciu wydawały mi się większe, one są bardzo malutkie, to jest bardziej taki dziecięcy rozmiar. Nie jest to złe, nie wygląda to źle, ale tak samo na zdjęciu to wyglądało bardzo błyszcząco, natomiast w rzeczywistości jest takie matowe, jakieś przyciemnione i też w żaden sposób nie mogę tego doczyścić. Mało tego, jak noszę to przez dłużej niż jeden dzień, to właśnie moje uszy zaczynają bardzo dziwnie na to reagować, dlatego mam podejrzenie, że albo nie jest to srebro, albo są jakieś tam domieszki. I tak samo mam 2 pary kolczyków takich zupełnie malutkich kółeczek. One się otwierają tutaj w ten sposób, tak na pół. Także też myślałam, że to będzie wygodne i że to będzie ładnie wyglądać. No niestety jest to... Nie wygląda to ładnie, nie jest to w ogóle błyszczące. Na zdjęciu to wyglądało naprawdę bardzo efektownie, w rzeczywistości jest to jakieś przyciemnione i tak samo moje uszy no, niezbyt ciekawie na to reagują. Także też mam podejrzenia, że to nie jest autentyczne srebro albo że ma jakieś dziwne dodatki. Także to też nie był zakup do końca udany. Dalej, jeśli chodzi o ważki i wisiorki, to najpierw kupiłam taki wisiorek, taką ważkę, która mi się również bardzo, bardzo podobała na zdjęciu. I słuchajcie, ona rzeczywiście jest dosyć ładna, ale jest to strasznie tandetnie wykonane, jest to bardzo cienkie, gnie się przy jakimś tam najmniejszym, małym oporze i mało tego, ten ogon tej ważki jest tak cienki i tak ostry, że ja się tym po prostu pokułam, jak to nosiłam i dlatego już tego nie noszę i szukałam dalej ważek i właśnie znalazłam tą pierwszą, którą Wam pokazywałam. Także to również na zdjęciu wyglądało dużo lepiej. Może to nadal nie wygląda źle, ale tak jak mówię, jest bardzo tandetnie wykonane i jest niewygodne. Dalej kupiłam, słuchajcie, takie kolczyki, które się nosi tak tutaj wzdłuż ucha, takie wygięte. To są takie gwiazdki. I one rzeczywiście bardzo ładnie wyglądają. One też tam mają jakieś w sobie kryształki. Ale słuchajcie, no dostałam 2 kolczyki wygięte w tą samą stronę, także nie mam pojęcia, jak mam sobie to nałożyć na obydwa uszy. Na jedno może tak, ale nie na dwa, no bo coś jest tutaj nie tak. Słuchajcie, oczywiście wszyscy sprzedawcy na eBay, ci właśnie z Azji, czy to jest Hongkong, czy Chiny, czy nawet jeśli chodzi o kosmetyki z Korei, oni bardzo poważnie podchodzą do swoich klientów. Jeżeli jesteśmy z czegokolwiek niezadowoleni, to oni albo proszą, żeby towar odesłać, albo nawet zwracają nam pieniądze, ale ponieważ większość z tych rzeczy ja kupiłam za tak niewielkie pieniądze, nie opłaca mi się w ogóle tego odsyłać, także no jest to czasami jakaś tam strata, ale tak jak mówię, te kolczyki też kosztowały mniej niż funta, także nie było sensu się o to spierać. I dalej mam też taką parę kolczyków takich podwójnych, które wystają poza ucho, nie wiem czy wiecie, o co mi chodzi. I również to są takie fajne kuleczki z kryształkami i to one ładnie wyglądają. Niestety ten drucik jest tak giętki, że one się całe na uchu wyginają i nie układają się tak, jak powinny. Także też ich nie noszę, bo nieładnie wyglądają później takie rozgięte kolczyki. Słuchajcie, i to by było już na tyle, cała ta moja srebrna chińska biżuteria. Powiem Wam tak, wiem, że wiele osób woli kupić sobie jakąś porządną biżuterię z jakiejś tam porządnej marki. Ja oczywiście również posiadam biżuterię, to nie jest tak, że ja wszystko, co mam, pochodzi z Chin. Również posiadam inną biżuterię, jakąś tam markową. Natomiast ja nigdy tak naprawdę nie zwracałam uwagi na etykietki, czy to chodzi o biżuterię, czy o ubrania, czy o cokolwiek innego. Uważam, że nie zawsze cena idzie w parze z jakością i nie zawsze ta jakość idzie w parze z tą etykietką, dlatego nie mam oporów jakichś takich, żeby kupować jakieś rzeczy tanie. Niekoniecznie muszą to być podróbki, nie jestem zwolenniczką kupowania podróbek, albo mam coś oryginalnego, albo nie. Natomiast tutaj nie chodzi o podróbki, tu chodzi po prostu o tą tanią taką opcję. Jeżeli lubicie świecidełka, a nie lubicie wydawać na nie dużo pieniędzy, to Zachęcam Was do zaryzykowania, tak jak widzicie, no też nie zawsze te zakupy są udane, ale naprawdę na tyle biżuterii, co tutaj kupiłam, to zaledwie kilka sztuk mogę powiedzieć, że było nieudanym zakupem. Cała reszta bardzo mi się podoba, sprawdza się naprawdę fajnie, tak jak mówię, dużo tej biżuterii mam już od prawie 2 lat i jak na razie nic kompletnie się z nią nie dzieje. Także ja postaram się Wam znaleźć jakieś tam linki do niektórych z tych sklepów, z których ja kupowałam. Nie wiem, jak jest z eBayem w Polsce. Wiem, że w Polsce dużo bardziej popularne jest Allegro. Nie wiem, czy ci chińscy sprzedawcy również oferują swoje towary na Allegro. Nie mam pojęcia. Ale jeżeli nie, to chyba nadal możecie korzystać z eBaya, a jeżeli nawet nie z eBay, to wiem, że coraz bardziej popularne w Polsce robi się AliExpress i myślę, że na AliExpress również można znaleźć tego typu biżuterię. Także co, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że Wam się ta moja kolekcja podoba. Ja tak jak mówię, postaram się Wam znaleźć jakieś linki, jeżeli byście były zainteresowane zakupieniem czegoś takiego właśnie taniego srebra, które niekoniecznie jest tanie w tym sensie tego słowa znaczeniu, wiecie, jest to normalna biżuteria, która, jeżeli ktoś nie wie, skąd ją mam i za ile ją kupiłam, to tak naprawdę nie jest w stanie stwierdzić, że to jest jakiegoś tam innego pochodzenia biżuteria. Także ja Was gorąco zachęcam do tego. Jeżeli Wam się filmik podobał, to dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a tymczasem ja Wam wszystkim życzę już miłego dnia i zapraszam do następnych filmów. Cześć!